Cześć, tutaj Fałd, witam Was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj chciałem zaprezentować Wam nowy czołg premium, który zostanie właśnie dodany do gry niedługo, być może nawet dzisiaj zostanie dodany, nie mam takiej informacji dokładnie, w który dzień się to zdarzy, ale będzie on dodany w najbliższym czasie do gry. Jest to RHM Scorpion, jest to nowa premka niemiecka 8 tieru, jest to niszczyciel czołgów. Jak możecie już zauważyć na pierwszy rzut oka, jest to czołg zbudowany na podwoziu Pantery. Mamy tutaj połączenie RHM-a, którego wszyscy doskonale oczywiście znają, bo RHM już występowały wcześniej w drzewku niemieckim oczywiście, a teraz tutaj mamy takie połączenie Meda i Pantery. No i siłą rzeczy najlepszym porównaniem będzie chyba tutaj RHM Borsig, czyli tak zwany Borsuk z 8 tieru. No i właśnie ten czołg sobie tutaj specjalnie wybadałem, założyłem na nim najlepsze moduły. Załoga przeszkola tylko na 100%, nie ustawiłem żadnych perków, tak samo na Skorpionie nie ustawiłem żadnych perków do tego porównania, po to, żeby to było miarodajne i żeby załoga nie wpływała na osiągi pojazdu. Więc porównamy sobie te dwa czołgi i zaczniemy oczywiście od działa, czyli to chyba, co wszystkich najbardziej interesuje. Na Borsuku zainstalowałem tutaj działo, jak widzicie, 12,8 mm, bo jest ono chyba jedyne słuszne. Działo z esety raczej nie sprawdza się najlepiej i większość graczy właśnie na tym 12,8 dziale jeździ. Dobrze, kaliber jest ten sam na obu czołgach, i na ósemce zwykłej, i na tym naszym Skorpionie. Natomiast już szybko strzela się, troszkę się różni. Na RHM jesteśmy w stanie strzelać odrobinę szybciej, 5,22 strzału na minutę, natomiast tutaj na Skorpionie mamy 4,92, czyli delikatnie wolniej. To się przekłada na jakąś sekundę różnicy, za chwilkę Wam to dokładnie pokażę. Penetracja jest dokładnie ta sama, obrażenia są te same, rozrzut jest troszkę inny i tutaj w tym momencie widać taką zależność, że oczywiście RHM strzela szybciej, ale za to jego celność i czas celowania są troszkę gorsze tutaj od Skorpiona. Skorpion właśnie w tym aspekcie nadrabia to, co stracił na szybkostrzelności, czyli mamy 0,3 celności u Skorpiona i 2,1 sekundy czas celowania, które są parametrami troszkę lepszymi niż to, co mamy na RHM-ie Borsuku. Tutaj dokładnie to widać tutaj na tych statystykach po prawej stronie, one są dość czytelne, jeżeli zobaczycie czas przeładowania, mamy 12,2 sekundy, natomiast na Borsuku mamy tutaj 11 sekund. Oczywiście te wszystkie osiągi można poprawić, dodając odpowiednie moduły, ale tutaj nie ma sensu tego wkładać, żeby to porównanie było miarodajne. Opuszczenie działa, co też jest dość ważne, myślę, w tych czołgach, minus 5 stopni na Borsuku i minus 7 stopni na Panterze, przy czym na Skorpionie, przy czym trzeba pamiętać o tym, że ten czołg jest dość wysoki i mam wrażenie, że tego minus 7 stopni nie da się zrobić celując na wprost dział. Jeżeli obrócimy trochę na bok, to być może rzeczywiście te minus 7 stopni uda się osiągnąć, ale z mojej gry wynika, że do przodu to opuszczenie nie jest aż tak dobre, bo minus 7 stopni to jest całkiem niezły wynik i pozwala tym czołgiem pograć z jakichś mniejszych górek. Co tutaj mamy jeszcze ważnego? Ważne jest również wykrywanie i tutaj jest największa różnica pomiędzy tymi dwoma czołgami, tak sądzę, bo działa są bliźniaczo podobne, różnią się niuansami, natomiast jeżeli spojrzycie na maskowanie, to tutaj jest kolosalna różnica, bo RHM Scorpion ma tutaj maskowanie stacjonarnego pojazdu w procentach 11,6%, natomiast Borsuk ma 22,5%, czyli to jest prawie dwa razy więcej, dwa razy lepszy kamuflaż, no ale to jest spowodowane głównie tym, że Borsuk jest przede wszystkim dużo, dużo niższym czołgiem w porównaniu do Pantery. Zobaczcie, jeżeli popatrzymy tak na bok, przełączymy sobie te dwa czołgi, no to tak naprawdę Borsuk ma gdzieś 2/3 wysokości Pantery. Ona naprawdę ma wysoki tutaj kadłub, jeszcze ta wieżyczka dołożona, no i to powoduje, że to kamo nie jest najlepsze. Oczywiście można tutaj powiedzieć, że Borsuk i ten Skorpion to są dwa odmienne style gry. Tak naprawdę Borsukiem nie wyjeżdżamy za bardzo do przodu, stoimy z tyłu, to maskowanie pozwala nam strzelać bez wykrycia bardzo często i to jest właśnie największą zaletą tego czołgu. Natomiast Skorpion, posiadając niski kamuflaż, on raczej nada się do snajpienia, natomiast całkiem fajnie sprawdza się w roli wsparcia dla innych czołgów. Przede wszystkim jeździ tutaj 60 na godzinę prawie, zaraz to sobie gdzieś zobaczę, żywotność, mobilność, tak jest. Mobilność, zobaczcie, 60 km na godzinę. Tą prędkość osiąga rzadko, znaczy na płaskim terenie to jest 50 parę kilometrów, ale jest się w stanie z górki rozpędzić spokojnie do 6 dych i wtedy naprawdę jest w stanie nadążyć nawet za czołgami lekkimi. Oczywiście ta mobilność jest okupiona bardzo, bardzo słabym pancerzem, jak to jest w RHM-ach i tutaj oba te czołgi posiadają praktycznie symboliczny pancerz. Tutaj mamy 20 mm na kadłubie na Borsuku i 10 na wieży,
Przepraszam, 20 mm na przodzie i 10 na bokach kadłuba, natomiast w Panterze jest to odrobinę lepszy wynik, 30 mm 16. Tutaj mamy dość fajny skos z przodu, ale nie liczę na to, że on wam w czymkolwiek pomoże. Zostałem już bardzo ukarany przez lighty nawet 6 tieru na tym czołgu, więc po prostu ten kadłub jest symboliczny, a poza tym ta wieża jest tak wielkim weak spotem, że trudno w niego nie trafić. No i do tego się sprowadza ten czołg. To jest kolejny czołg, który ma świetne działo, natomiast świetne działo, światową ilość, natomiast nie posiada pancerza, więc trzeba nim grać bardzo, bardzo mądrze, bo duża ilość HP również jest jego zaletą. 1150 HP na 8 tierach to jest czasem dwa strzały z jakiegoś TDK jak ISU na przykład, albo trzy strzały od właściwie dowolnego czołgu ciężkiego 8 tieru, więc tutaj trzeba naprawdę uważać i grać tym czołgiem ostrożnie i mądrze. To wam się postaram pokazać, opowiem troszkę więcej o odczuciach, jakie mam po grze tym czołgiem, więc zapraszam was do bitwy, myślę, że statystyki wszystkie póki co omówiliśmy. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, nie można na niego dodać ani stabilizacji tutaj, ani nie można dodać na niego wentylacji, więc tutaj standardowy dla mnie, powiedzmy, zestaw, jaki sobie wymyśliłem, to jest ulepszone naprowadzanie, bo to się zawsze przydaje, mechanizm dosyłający i lornetka, bo tak naprawdę nie widzę sensu zakładania czegokolwiek innego. Siatka jest niepotrzebna, myślę, bo czołg posiada już sam w sobie dość słaby tutaj współczynnik kamuflażu. Dobra, tyle o tym czołgu w garażu, a teraz zobaczmy go sobie na żywo w akcji. No i dobra, siedzimy sobie już na czołgu, jesteśmy w bitwie, zobaczcie, wylosowano nam same ósemki, więc jest to idealne losowanie dla tego czołgu. Nie oszukujmy się, ten czołg, jeżeli jest losowany na dziewiątki, to jeszcze daje sobie radę, natomiast na dychach jest on zdecydowanie za słaby. O ile działo jeszcze daje radę, no to wszystkie pozostałe aspekty tego czołgu jednak w zdecydowany sposób odstają od poziomu dziesiątych tierów. Tam 1100 HP nie robi na nikim wrażenia, tak naprawdę możemy spaść przy jednym dobrym fokusie drużyny przeciwników, tam wszyscy już biją powyżej 300, a bardzo dużo czołgów nawet więcej, więc trzeba na to bardzo uważać. No i troszkę o mobilności tego czołgu, bo na papierze jest to 60 km na godzinę. Widzicie, jestem naprawdę w stanie bardzo szybko dojechać tutaj na środek. Natomiast jeżeli będziecie chcieli manewrować tym czołgiem i kręcić bączki dookoła kogoś, to możecie o tym zapomnieć. Nie jest on zbyt zwinny. O ile, tak jak mówię, prędkość maksymalna jest dość wysoka i można szybko dojechać do przeciwnika, to czy w miejscówkę, powiedzmy, jakąś konkretną, no to już manewrowanie tym czołgiem nie jest takie fajne i nie nadaje się do objeżdżania. Również przez to, że obrót lufy jest dość powolny, ale to jest przypadłość większości czołgów z serii RHM. I tutaj mamy to samo. Ta wieża kręci się naprawdę powoli i po prostu zwyczajnie ciężko jest kogokolwiek objeżdżać i jednocześnie nadążać tutaj kręcić wieżą w tym czołgu. Czołg jest całkiem przyjemny w grze, natomiast tak jak wspomniałem w garażu, jest on głównie supportem, to nie jest taki typowy TEDek, ponieważ ma wieżę i może dość szybko się przemieszczać, no to jest fajnie grany jako support. Zobaczcie, tutaj na początku pojechałem sobie na środek tej mapy, udało mi się odstrzelić M6, co nie było żadnym problemem oczywiście. Natomiast w tym momencie Apollo poprosił mnie o to, żebym przyjechał do miasta i tutaj wspomógł drużynę, no i właśnie to jadę robić. Czołg pozostawiony sam w sobie, ten RHM, tak naprawdę spadnie w ciągu kilku chwil, bo nie ma ani pancerza, ani nie przeładowuje aż tak szybko, żeby obronić się przed kilkoma czołgami, nie ma tego fear faktoru, ponieważ każdy wie, że jest go w stanie dość łatwo przebić. Natomiast jeżeli będziemy grali jako support, tutaj piękny strzał bez celowania zupełnie, jeżeli będziemy grali jako typowy support, mając koło siebie troszkę czołgów sojuszniczych i mając zawsze jakąś w głowie drogę ucieczki, to jesteśmy tym czołgiem w stanie całkiem fajnie sobie pograć i nastrzelać, przede wszystkim wspomóc naszą drużynę. Tutaj nie udało się tego oja przebić w jakiś strasznie gruby pancerz, musiało polecieć. Jesteśmy w stanie całkiem fajnie wspierać moją drużynę teraz, ponieważ widzę, że tutaj z prawej i z lewej strony są moi sojusznicy, próbuję zaatakować. Mam tutaj do odstrzelenia T25. Niestety zebrałem strzał od ISA 3, czego się nie bardzo spodziewałem. Myślałem, że on tutaj nie wyjedzie. IS 6 wykończony w wodzie. No i teraz pomalutku będę patrzył, co tutaj się dzieje. Mamy zdecydowaną przewagę w mieście i to będę starał się wykorzystać. Wyjechać, strzelić, schować się. Wystawiają się tym czołgiem na zbyt długo. Tutaj pod lufy przeciwników kończy się naprawdę źle, tu już przetrenowałem to w kilku bitwach. Natomiast tak jak mówię, jeżeli macie wsparcie do drużyny, to czołgiem może to być całkiem fajne wyniki. Nie jest to na pewno maszyna, którą będziecie sami wygrywali bitwy, bo
do tego jest potrzeba jednak troszkę pancerza również, a ten czołg nie dysponuje ani pancerzem, ani ilością, dużą ilością punktów życia, więc być może uda się czas od czasu do czasu wyciągnąć bitwę, natomiast pozostawieni sami sobie raczej nie będziecie tego w stanie zrobić, bo każdy po prostu zwyczajnie jest was w stanie przebić. Największym zagrożeniem dla tego czołgu tak naprawdę według mnie jest po pierwsze artyleria, która może was skasować na raz, bo generalnie całość tego czołgu jest dość miękka i przebicie go pociskami burzącymi nie stanowi problemu dla artylerii tego poziomu. No a drugim zagrożeniem są lighty wszelkiego rodzaju, które strzelają dość szybko i są tą panterę w stanie tego RHM-a, tego skorpiona właściwie. Cały czas mówię pantera, no ale on łudząco przypomina panterę, więc lighty wszelkiego rodzaju, zwłaszcza te magazynkowe, są dla niego ogromnym zagrożeniem, ponieważ są go w stanie przebijać bez najmniejszego problemu za każdym razem, a on, żeby oddać, musi jednak przeładowywać te 11 sekund i to po prostu dość długo zajmuje i wtedy tracimy sporo HP. Zostałem obity między innymi przez T-37 albo AMX-a 12, zostawiły mi te czołgi bardzo, bardzo mało HP i to jest problem, więc trzeba uważać, żeby się za daleko nie zapędzić, żeby nie zostać sam na sam z magazynkiem, bo te magazynki tutaj robią sobie z tego RHM-a dość łatwy łup. Natomiast jeżeli widzicie, są takie dożynki jak teraz, to plusem jest to, że jesteśmy w stanie bardzo szybko dojechać do takich dożynek, do czołgów, które pozostały i spróbować się skasować. Tutaj niestety E-25 mnie odstrzelił, który kampił przez całą bitwę na bazie. Miałem mało HP i zostałem zniszczony, natomiast zdążyłem swoje nastrzelać. Tak naprawdę damage wsiada bardzo, bardzo szybko. Miałem taką jedną bitwę, w której zginąłem po jakoś półtorej minucie rozgrywki, ale udało mi się nastrzelać 1500, bo zdążyłem wsadzić 3 strzały. No i to już był całkiem fajny zarobek. No i na koniec troszkę właśnie o zarobkach. Zarobki są, powiedzmy, standardowe dla tierów 8. Jeżeli nastrzelacie 2500 około obrażeń, czy 2000, to jesteście w stanie wyjść około 60 tysięcy na czysto, już zupełnie na czysto, z kątem premium oczywiście, więc zarobki są przyzwoite, a maszyna dość przyjemna w grze. Trzeba się jej troszkę nauczyć, pomimo tego, że ma ogromny plus w postaci działa, tak, i mobilności, może nie mobilności, ale prędkości maksymalnej, no to posiada również dość duże minusy, czyli tutaj problemem jest jej przeżywalność i bardzo niski poziom kamuflażu. Coś za coś oczywiście, nie może mieć wszystkiego, bo byłoby czołg po prostu za dobry. Natomiast jako premka sprawdza się całkiem fajnie. Przede wszystkim jesteśmy w stanie nastrzelać nią zawsze jakiś tam damage. Nawet jeżeli rzuci nas na dziesiątki, to działa ma na tyle penetracji, że jest w stanie sobie z tymi dziesiątkami bez problemu poradzić. A na pociskach premium to już jest w stanie pruć właściwie wszystko bez najmniejszego problemu. Czy mógłbym polecić tą premkę? Bo to jest chyba najważniejsze pytanie, jakie można tutaj zadać w tym momencie. Jeżeli to ma być wasza pierwsza premka, albo jedyna premka 8 tieru, to myślę, że jest to jedna z fajniejszych opcji w tym momencie. Natomiast jeżeli to ma być któryś z kolei czołg premium, to ja bym się nad tym zastanowił, ponieważ wydaje mi się, że jednak są czołgi premium troszkę lepsze albo troszkę bardziej wyważone, troszkę bardziej uniwersalne. Tak jak mówię, ten RHM Scorpion może sprawdzać się w określonych sytuacjach, natomiast jeżeli drużyna wam nie będzie pomagać, to nie jest to czołg, który na pewno będzie w stanie utrzymać sam flankę albo pociągnąć drużynę do zwycięstwa. To jest taki typowy support i to support, który ma dość mało pancerza i trzeba nim grać po prostu zwyczajnie z głową. Jeżeli się gdzieś zaświecicie, to fokus będzie szedł na was, tak jak na każdym RHM-ie i na każdym magazynkowcu na przykład. Po prostu ludzie strzelają najpierw do czołgów, które są w stanie bez problemu przebić, a ten do takich się jak najbardziej zalicza. Dobra, tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie zobaczyć sobie, jak będę grał tym czołgiem, bo dzisiaj sobie pogram tym czołgiem na streamie, to około godziny 20, dzisiaj jest 9 sierpnia, około godziny 20 pośmigam trochę tym czołgiem na streamie, więc zapraszam was, zajrzyjcie na Twitcha i tam będziecie mogli zobaczyć go w akcji dłużej i pozadawać ewentualnie pytania na jego temat i postaram się wam udzielić więcej informacji. Dobra, już nie przynudzam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.